Proboszcz Antoni to jest taka postać wzięta z życia. Myślę, że on jest pewnym wzorcem dla innych kapłanów. I od razu, o co chodzi? Ale to jest normalny człowiek. Tyle, że czasami pełni tu w tym serialu taką rolę psychoterapeuty. Kłopoty małżeńskie musi pan rozwiązać sam z siebie. To jest fajna cecha, kiedy można porozmawiać z każdym. Bez względu na to, kim on jest, jaki jest, co robi w życiu. Może dlatego ta postać jest lubiana. Żeby wybrał lekcję śpiewu, czyli... Na pewno nie chciałbym śpiewać żadnego disco polo, bo to mnie kompletnie nie interesuje. Deklaruję, nie będę to tak. Świadomość, że to pójdzie na żywo, że ogląda nas cała Polska, no to to jest stres ogromny. Sam. Błotku, z twoich wokalnych grzechów wyspowiada się tecie teraz Elżbieta Zapędowska. Wyobrażam to sobie. Prosimy. Elu, tak słucham, ja się też nadaję. Ale siostry zakonne nie mają takich szans, beznadziejnie. Panie Włodzimierzu, zaśpiewał pan bardzo przyzwoicie, musi pan uważać, bo jak wchodzi pan w górne dźwięki, w te takie długie, mocne, to gna pana do góry, czyli za wysoko niż trzeba. Są tacy wokaliści, co cały numer pod dźwiękiem, a pan nad dźwiękiem. Taka specyfika. Ale przyzwoicie, ładnie, ufam panu i jest okej. Wspaniale. Rudy, mam nadzieję, że będziesz się równie tak łaskawy. Tak jest, Rudy. Co prawda księdza chętniej wysłuchałbym w balladzie, w psalmie, ale uważam, że obroniłeś się w piosence rockowej. Z tego co wiem, Budka Suflera nie szuka solisty, ale w razie czego szepnę im słowo. A w jakim wcieleniu, Rudy, chcielibyście zobaczyć Budka za tydzień? Za tydzień propozycje dla ciebie to Prócz ciebie nic z repertuaru Krzysztofa Kiliańskiego lub I just call to say I love you. Stevie'ego. Włodku, twoje wokalne sumienie czeka teraz sąd. Zapytajmy się o pokutę. Rudy? Oby nie ostatecznie. Sześć, tak? Elu, poprosimy, bo zaprosi się od punktacji, tak? Ja nie powiedziałem sześć, to ktoś krzyknął z tyłu. Ja powtórzyłem bezwiednie, że sześć. Nie, sześciu tym razem nie mogę przyznać. Trochę zżarła cię trema. Ten wokal no, nie był najwyższych lotów. Ale zapewne psalmy śpiewa pięknie, Elu. Panie Włodku, nie udało się tym razem, ale było bardzo wiarygodnie. Ja panu jakoś tak ufam, nie wiem czemu. Mówię jak księdzu. I prosimy teraz o ocenę naszych jurorów. Edyto, tradycyjnie zaczniemy od ciebie. Ile punktów? W zeszłym tygodniu miał pan troszkę lepszą piosenkę i chyba lepszy dzień. Tym razem 2 punkty, ale wierzę, że zostanie pan w programie. Dziękuję, Rudy. Ja jak zawsze nie wiem, co mówię. 5 punktów. Dziękuję, Elżbieto. 2. I 2 punkty od Eli. Sprawdźmy teraz, jaka jest średnia oceny jurorów. 3-0. Młotku, taka jest średnia, ale to nasi widzowie głosują. Pamiętajcie państwo, że w programie Jak oni śpiewają, wasze SMS-y czynią cuda. Głosujcie i wybierzcie piosenkę, jaką Włodzimierz będzie musiał nauczyć się na przyszły tydzień. A jakie mamy propozycje? A piosenki mamy bardzo piękne dla ciebie, Młotku, jako propozycję. Otóż jej portret Bogusława Meca. SMS o treści 7A pod numer 7257. I piosenka zagraniczna to... Volare, Gypsy Kings, SMS o treści 7B pod numer, ten sam numer, 725. Ksiądz, w którego wstąpił latynowski demon, Włodek Matuszak. Co na to nasza najwyższa komisja gier i zakładów? No może Rudy. Odżyłeś wreszcie. Był strój, był ruch. Tobie śpiewać żywiołowe piosenki. Drżyjcie Włosi, Włodek nadchodzi! Edyto, prosimy. Dla mnie troszkę nie było to osadzone w rytmie. Aczkolwiek miałam wrażenie, że pana serce bije w rytmie tej piosenki. Więc generalnie dobre wrażenie, chociaż sporo nieczystości, podobnie jak w zeszłym tygodniu.
To w takim razie teraz zabawmy się w ulubioną zabawę naszej komisji, czyli twój szczęśliwy numerek. Edyto. Prosimy o punktację. Dzisiaj niestety tylko 2. Dziękujemy bardzo, Rudy. Będę okrutny. 5 punktów. No to Włodek lubi takie okrucieństwo. Prosimy, Elżbieto. Za te pasje. Pan lubi co pan, to, co pan robi. Nie zawsze to wychodzi, ale pan to lubi. 2,5. Dziękujemy. I Piotrze? Ja się zgadzam z moją przedmówczynią. W związku z tym daję, tak samo jak poprzednio, 2 razy tyle, czyli 5. Dziękuję. I teraz te wszystkie szczęśliwe numerki wrzucamy do maszyny losującej i wyciągamy średnią i Włodzimierz otrzymuje 3,6. Jesteś zadowolony z oceny jurorów? Troszkę lepszy wynik niż wczoraj. Myślę, że za każdym kolejnym razem będzie jeszcze lepiej. Ja się o to naprawdę postaram. Teraz pora na waszą ocenę. Pamiętajcie, że to wy zdecydujecie, czy Włodek będzie dzisiaj zagrożony, czy nie. I jaką piosenkę zaśpiewa za tydzień. Posłuchajmy propozycji od jurorów. Krzysiu. Proszę bardzo, już czytam. Włodzimierzu, dla ciebie mniej niż 0. Lady Punk, SMS o treści 7A pod numer 7257. Lub kołysankę dla nieznajomej. Perfektu, SMS o treści 7B. Wybierajcie piosenkę dla Włodka. Włodzimierz Matuszak, czyli proboszcz Rockman. No, to się nazywa prawdziwa rewolucja na plebanii. Można tak nazywać. Rudy, prosimy bardzo. Zespołowi Lady Punk prawdopodobnie zabrakło kobiet w składzie. Z taką puzonistką i gitarzystką ja też bym potrafił, tak jak ty. Elo, prosimy cię o ocenę. Księże proboszczu, wyuzdany strój rock'n'rollowy. Kto to widział? Właśnie, a propos kurtki, bardzo mi się podoba. Świetna. Panie Włodku. Popatrz na spodnie, jakie genialne. Piękne. Panie a buty. Prosimy o punktację. Panie Włodku, nie było tak źle. No było, też nie było dobrze, umówmy się, ale... Nie źle, nie dobrze. Edyto, ile punktów? Panie Włodku, 3,5 dzisiaj. Rudy? Dlaczego 3,5? Według mnie... Prosimy o punkty. 5. Dziękuję. To ta wiosna. Prosimy, Elżbieto. Za ten rock'n'rollowy strój i za imidż 3 punkty. Dziękuję. I Dominiko, twoja punktacja. 5 punktów. Wcale nie będzie złej średniej. Już ją wyliczymy, zobaczymy, na ile oceniają cię nasi jurorzy. Twoja średnia to 4,1. Szanowni Państwo, pamiętajcie, że to wy zdecydujecie, czy Włodek będzie dzisiaj zagrożony, czy nie. I to wy zdecydujecie, jakie piosenki zaśpiewa za tydzień. Krzysiu, jakie są propozycje? Proszę bardzo, to propozycje dla Włodka od jury. Ach te baby, Andrzeja Zauchy i Ryszarda Rynkowskiego. SMS o treści 7A pod numer 7257 lub... Felicita z repertuaru duetu Romina Power i Albono. SMS o treści 7B. Włodku! Zobacz, co tu się dzieje. Krzysiu. A ja widziałem, słuchaj, ja za kulisami obserwowałem twój występ. Edyta zapatrzona w ciebie, jak w obraz po prostu. Buziaki od publiczności. Co ty z nimi robisz wszystkim? A ty wiesz, jak ja się musiałem nakombinować. No wypadł. Ale dałeś radę. Ten włoski uczony w ciągu 5 dni po prostu coś mi tam wyskoczyło. Włoski to było nic przy tej piosence. Byłeś super. Dla mnie, a jak dla Eli. A mój przyjaciel z Opola, Krzysiu, napisał kiedyś Felicita. Jest tak oczytana i tak dalej, o czytelniczce. Panie Włodku, trochę było poza rytmem, trochę się fraza tam złamała. Ale tekstu pan Włodek nie zapomniał. Tekstu nie zapomniał. No. A jakie miał uwodzicielskie spojrzenie, prawda, Edyto? Słuchajcie. Zaśpiewanie byłoby mniej, ale za wyraz ogólny... Jeszcze nie. Edyta ma trudną sytuację. Tak, rozmawiamy o Edycie właściwie trochę. Tak. Co będziemy no tak, bo nie dobijajmy. Zaprosiła Roberta na spaghetti. Teraz na Włodka patrzy. Ja się wprosiłam na spaghetti. Prosiła, dokładnie. No to podobnie.
można by odebrać. Panie Włodku, ja w ogóle nie mogę dzisiaj pana ocenić, bo pan mi spojrzał w oczy. Ja mnie przeszył dreszcz i ja już nie mogę. Ale... Włodku, sekundkę, Włodku, no co ty na to? A ja wskoczuję... Edytę przeszedł dreszcz, ja... naszą Edytę. Co na przyjemność po mojej stronie. Ja współczuję. Ja byłem trochę przerażony tym faktem, bo widzę, dreszcze się pojawiły u Edyty. Ja Gęsią skórkę jeszcze. Gęsią skórę do tej... Ja z boku siedziałem, a też dreszcz poczułem. Dzięki, Małgosiu. Czy ciebie też zelektryzowała ta piosenka, spojrzenie i cała postawa tutaj Włodka? To jest piosenka o szczęściu i o miłości i absolutnie była to piosenka o szczęściu i o miłości. To na pewno. Dokładnie, Feliczna w końcu szczęście i dzisiaj, no Włodku, ta piosenka chyba przyniesie ci szczęście u jurorów. Kasiu. Dagmara, a czy ty znałaś swojego tatę, takiego flirciarza? Jestem zaskoczona, było ogromnie stylowo. A podobał ci się jego występ? Bardzo, chociaż nie znam włoskiego. A czy nie byłaś zazdrosna o te tancerki, o Edytę i w ogóle o cały tłum kobiet, które po prostu szaleją na punkcie twojego taty? Nie, wiem, że tata dochowuje wierności mamie. A punktacja, od 0 do 6, ile dałabyś punktów? Maksimum, absolutnie. Czyli 6, tak? Czyli 100. Nie, ja tam myślę, że tam... Dziękuję ci, Dawid. Nie, tam 6,5 tak naprawdę, tam było 6,5. Edyto, no jestem ciekawy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że się strasznie bałam o te tancerki, bo ja kiedyś też miałam taką bardzo krótką sukienkę i górę i przykleiłam ją na plastry i mi spadła na występie prawie i bałam się, że tu będzie podobna sytuacja. Ten urok osobisty i to coś w oczach. Współczuję wszystkim pana aktorkom, którym pan patrzy tak blisko w oczy. Żonie zazdroszczę oczywiście. Będzie 4,5. A, 4,5. Rudy, no ciebie chyba też przeszedł taki dresz emocji. Dasz szósteczkę? Szóstki nie mogę. Ze zrozumiałych względów, prawda? Okej, to wybaczamy. Ale piątkę zawsze. Dzięki. Elu, będzie nieźle. Za cały wyraz będzie nieźle. Prosimy. No, za śpiewanie to by było marnie, ale za wyraz to 3, no już dam. O, dziękuję bardzo. No i Małgosiu, ratuj tę sytuację punktową. 4. I dziękujemy bardzo. Poprosimy teraz o średnią dla Włodka. Ile było ostatnio, Włodku? 4,6 chyba. 4,1, całkiem nieźle. Przyzwoicie. Włodku, jakieś będzie dzisiaj kazanie dla jurorów? Nie będzie kazania. Ja przyjmuję z pokorą wszystko to, czego tu wysłuchuję. Postaram się w następnym programie zrobić to lepiej. Tym bardziej, że mam tym razem 2 tygodnie czasu. I mam nadzieję, że widzowie wybiorą piosenkę polską, którą ja osobiście lubię. Mamy dla ciebie za chwilę dwie polskie, ale jeszcze powiem wcześniej, że to po tym, co powiedział Włodek, to mamy, że tak powiem, po kolędzie, a wy oczywiście możecie wspomóc Włodka swoimi SMS-ami, a także wybieracie dla niego piosenkę. I tak jak marzy Włodek, mamy aż 2 dla niego polskie propozycje. Posłuchajcie. Drogi Włodku, mamy dla ciebie jej portret. Ojej, to jest piosenka mojego życia, Włodku. Jaka to piękna piosenka. To wybierz to, Bogusława Meca. SMS o treści 7A, pod numer 7257 lub znów jesteś ze mną, Demono, SMS o treści 7B. Włodek czeka na waszą decyzję. Włodku, w poprzednim programie Edyta dziękowała za to, że tutaj wykonawczyni śpiewała jej ukochaną piosenkę, a ty zaśpiewałeś moją ulubioną. Dziękuję ci bardzo. To ja dziękuję widowni, że mogłem to zaśpiewać. Obok mnie siedzi córka Włodka, Dagmara. Wzruszyłaś się? Bardzo. Dziękuję, tato, w imieniu mamy i swoim. Dziękuję ci, Sylwii. A czy mama kibicuje Włodkowi? Ogląda? Mama niestety nie ma możliwości oglądać, ale słucha. Słucha? Tak. Przez telefon. Też jest bardzo wzruszona. Na pewno. Rudy. Telefon stoi przy telewizorze. I słucha nas, tak? Jest, słucha. Jak ma na imię żona? Maria. Pani Mario, pozdrawiamy cię ze studia, jak oni śpiewają. Prosimy, Rudy. Ja nie będę się czepiał, Włodek, frazy, bo to nie o to chodzi, prawda? Mnie wzrusza to, co zostało powiedziane wokół tej piosenki. Ty, szalony rockman, poza tym dzisiaj sentymentalny, takiego się jeszcze nie znaliśmy. Bardzo dziękuję za interpretację piosenki. Elu, prosimy bardzo. Chcę państwu powiedzieć, że to jest wybitne dzieło Włodzia Nachornego i Jonasza Kofty. Zamówienie na tę piosenkę ponoć złożył, to mi sam Włodziu opowiadał kompozytor,
sam wielki Sinatra. Ale wtedy były takie czasy, że ta piosenka nie ruszyła poza granicę. Szkoda. Nastrój był piękny, dźwięki były złe, fraza była pod włos, ale nastrój był ładny i za to tylko punkty. I w takim razie poprosimy o punktację, Edyto. Ja wiem, że też lubisz tę piosenkę. 3,5. Dziękuję. Rudy, liczymy na więcej. Proszę bardzo. 4,5. Dziękuję. Ela jest nieprzewidywalna, Elżbieto. 2,5. Dziękujemy bardzo. I Małgosiu. Tak pięknie, Włodziu, wybrnąłeś w paru momentach. 6 punktów. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękujemy, Małgosiu. I sprawdźmy, jaka będzie średnia dla Włodka od jurorów. I twoja średnia to 4,0. Włodku, śpiewałeś tą piosenkę dla żony Marii. Żona teraz słucha nas przez telefon. Co byś chciał jej teraz powiedzieć? Marysiu, tęsknimy za tobą i niebawem się spotkamy znowu. Całujemy cię mocno. Niech mówią, że to nie jest miłość. A jeżeli wam się łezka wokół zakręciła, to zetrzyjcie ją i wybierzcie piosenkę dla Włodka. Oto propozycje. Włodku, mamy dla ciebie na kolejny program. O, Jolka, Jolka, pamiętasz, Budki Suflera. SMS o treści 7A pod numer 7257. Chcemy być sobą perfektu, kto by nie chciał. SMS o treści 7B. Włodku, Włodku, Jolka ci tego nie zapomni. Miłość, muzyka i rock and roll. Czego było najwięcej? Ja myślę, że mimo tego początkowego zachwiania, rzeczywiście jest tam trudno, ponieważ może pan Włodzimierz nie słyszał tego podkładu dokładnie. Muszę go tutaj usprawiedliwiać w tym momencie. Więcej było miłości i takiej tkliwości w tej piosence niż rock'n'rolla, ale to jest bardzo dobre wykonanie i bardzo dobra cecha w tym momencie. Sprawdźmy zatem, co sądzi o tym występie Elżbieta Zachanowska. Elka, Elka, bądź wielka. Panie Włodku, Jolka ci tego nie wybaczy. No. Całe kanto pod włos, cała fraza. Na upak. Nastrój był fajny w refrenie, ale przedtem marniutko. Edyt, tak. Zgadzasz się z tym, Rudy, bo otworzyłeś usta. Nie, no, nie chcę, chcę powiedzieć, ja wiem o czym mówisz, ale przecież znalazł się na końcu. No, był szczęśliwy finał jednak. A w sumie chodzi o szczęśliwy finał, prawda? To jest finał najważniejszy, nie? Szczęśliwy. Poza tym chcę jeszcze powiedzieć, że masz piękną barwę głosu do tej pieśni. Bardzo podobną zresztą do oryginałów. Mówię o Felicjanie. A w końcu ważne, jak się kończy, nie jak się zaczyna, prawda? Jak mówi klasyk. Edyto, proszę bardzo. Edyto. No ja muszę się niestety zgodzić z Elą. Panie Włodku, pan ma rzeczywiście no niesamowitą barwę. To naprawdę było słychać taka chrypkowa, fajna, rockowa, a jednocześnie jest pan taki miękki, romantyczny. Najlepsze zestawienie. Tylko, że pan niestety nie słyszy frazy. I nie może być tak, że słuchacz, który pana słucha, boi się razem z panem. Zapomina pan czasami tekstu, to widać niestety. Więc jeżeli ktoś by pana poprowadził na przykład na nagraniu jakiejś płyty, piosenki, to wtedy ma pan szansę zaśpiewać to genialnie. Ale Edyta, niestety... na ile punktu dajesz? Daj piątkę, to Włodek odprawi mszę w twojej intencji. Mi już nic nie pomoże. Panie Włodku, nie wiem. Piątkę daj. No muszę trójkę dać. Co na zachętę? Czwórka? O, nie, trójka. Rudy, proszę bardzo, daj mocniej. Pewnie, że dam, ponieważ skończył dobrze. 4,5. I o to chodzi, prawda? Elu. Góra 2,5. Marku, daj szóstkę. Mam do tej piosenki szczególny sentyment, a poza tym za miłość. Tak jest, miłość jest najważniejsza. I zobaczmy teraz, jaka będzie średnia dla Włodka od jurorów. Spójrzmy, ile to będzie. Mi się podobało bardzo. Proszę, 3,8. Mi się podobała. Czy ty jesteś zadowolony ze swojego wykonania? Nie jestem zadowolony. Ja nie słyszałem tych pierwszych dźwięków, niestety, w słuchaweczkach. I ja słyszałem, że źle śpiewam, po prostu. To, że się znalazłem w refrenie,
No to w ogóle cud. I zobaczymy, jak pójdzie następnym razem. Zdecydujcie, czy Włodek ma śpiewać w kolejnym programie i jaką piosenkę. Włodku, mamy dla ciebie kołysankę dla nieznajomych. Perfektu, SMS o treści 7A pod numer 7257. Mechanicznych. I niepłaskie dojadę, Marino Marini, SMS o treści 7B. Słuchajcie, Włodek wygląda, jakby wrócił z dalekiej podróży. Halo, Włodku, halo. No kogo zapytamy? Może Elu. Czy do Włodka pasuje ten włoski repertuar, bo to już po raz drugi widzowie wybrali taką piosenkę. Elu. Jak najbardziej do Włodka pasuje romantyczny repertuar. Włodek ma tylko dwa problemy. Śpiewa za wysoko i często są problemy z frazą, ale tym razem było tylko za wysoko, a poza tym było ok. A poza tym dobrze. Dziękuję. Rudy. Ja to mogę powiedzieć, że jestem trochę zazdrosny, wiesz, bo ta... O piosenkę. Te kwestie, nie tyle o piosenkę, ile do dziewczyn śpiewał, a do mnie nic, żadnej kwestii właściwie. Ale już patrzę na ciebie teraz. I za to pewnie będą punkty, ale zaczniemy od Edyty. Edyto, no lubisz tak romantycznie było. Pani Włodku, ja się strasznie cieszę, że ja usłyszałam w końcu ten głos, który usłyszałam w pierwszym odcinku, kiedy śpiewał pan piosenkę Wódki Suflera. I wygląda na to, że te wszystkie piosenki, które są takie śpiewane delikatnie, spokojnie, to one, pan się ich boi. A te, w których trzeba postawić głos, to pan sobie w I tym co, bardzo za to? Nie zapomniał pan tekstu, znowu jest pan czarujący. Szósteczka? Sześć. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, Rudy, czuję, że będzie szóstka po prostu. Nie, mimo całej zazdrości, naprawdę, no da. Dam 6 punktów. Będzie wiedziałem, że będzie szósteczka. Elu, czekamy na 6 kolejne. Ludzie, no nie przesadzajcie, no czwórka to jest góra. No i tak jest dobrze. Proszę, Andrzej, no 6, no nie, prawda? No 6. No 6, oczywiście, że tak. Włodku, jak się czułeś tu jako włoski kochanek w podróży gdzieś do Polski zagranicznej? 5,5, zobacz, to jest twoja średnia. Tak, no. Jak się czułeś w tej piosence? To były chwile wspaniałych wspomnień, naprawdę. Piosenka jest urocza, cudowna. Ja kocham takie piosenki. Pięknie łamam, tak nie płać, kiedy jadę, tak pięknie łamam Polski. Włodku, mamy dla ciebie takie propozycje na kolejny program. Proszę bardzo, wybierzcie piosenkę dla Włodka. Parostatek Krzysztofa Krawczyka, z którego serdecznie pozdrawiamy. SMS w treści 7A pod numer 7257. I Black and White kombi, SMS o treści 7B. Co byś wolał? Wszystko, Włodku, co byś wolał? Parostatek. Włodek wolał parostatek. Było po prostu lirycznie i ciepło, czyli to, co jurorzy cenią w tobie, moim zdaniem najbardziej. Czy tak, Elu? Nawet nie było tak źle, oprócz tej wpadki frazowej, która się wydarzyła. To było dosyć czysto, romantycznie i w takich piosenkach pan zupełnie przyzwoicie wypada. Nie? Proszę bardzo, Rudy. Dusza załkała, bo piosenka bliska memu sercu. Ja urodziłem się w Gdańsku, ten głos wybrzeża tam pada. I chciałem w ogóle nie o piosence, tylko o psie z tobą trochę porozmawiać, bo ja mam sukę, wiesz? Też owczarka niemieckiego, może byśmy coś... Razem spacery. Chociaż on pewnie myśli o czymś innym, jak sądzę. I proszę o punktację, Edytko. Pani Włodku, bardzo pięknie, 6. Ale mamy dobry początek programu, Włodku. Rudy, proszę bardzo. Ja bardzo chętnie też 6 punktów ci dam. Elu, jeżeli będzie szóstka, to będziesz miała u Włodka odpust zupełny, prawda? Niedoczekanie. Ja i tak jestem grzeszna, nic mi nie pomoże. 4. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. I teraz średnią. Jeszcze poczekamy oficjalnie na średnią dla Włodka. 5,3. Bardzo dobrze, Włodku. Nie, Włodku, dusza załkała. Elu, czy też tak uważasz? Coraz czyściej, panie Włodku, natomiast fraza leci w każdym utworze. Także to poczucie rytmu u pana szwankuje, ale było czysto, dusza, zabawnie. Dusza. Po prostu. Dusza była, rytmu nie było. Ja kiedy usłyszałem swoje słowa, że tej piosenki to spokojnie się nauczę, dowiedziałem, że to jest pech, Krzysiek. I stąd te małe wpadki tekstowe, wybaczcie mi. Ale była dusza, był wyraz, Łukaszu, proszę bardzo. Słuchaj, Włodek, to, że były wpadki, to nieważne. Przynajmniej jest to potwierdzenie kolejne tego, że ten program naprawdę leci na żywo. Mnie się podobało... Już teraz mam punkty mówić? Czy... A to jest przecież wzorowy uczeń, prawda? Podobało się... Edytko, prosimy bardzo, punkty. Ja tak sobie
pomyślałam, chociaż bardzo fajnie pan tę piosenkę zaśpiewał, jak Rudy by ją zaśpiewał. To jest taka twoja piosenka trochę, Rudy, nie? Taki show. Też byłoby fajnie. No, słuchaj, no fajnie. Mogę kiedyś spróbować, ale pod warunkiem, że z tobą. Edytko, prosimy, ile punktów dla Włodka? Panie Włodku, niestety zdecydowanie bardziej podobał mi się pierwszy występ, ale ten też nie był najgorszy. Rzeczywiście ta fraza tam poleciała, coś tam, ale cztery. No dusza była, prawda? Cztery. Proszę, Rudy. Ja dam więcej, bo pojawiła się wokaliza, słuchaj. O, właśnie. Super, prawda? Pięć punktów ode mnie. Rozwijasz się wokalnie, Włodku. Super. Było pięć, Elu, to było pięć. I Łukasz? Pięć. I pięć. I jakie pięć? Chwilę, zaraz. Aniela jeszcze nie powiedziała. Tak chciałem troszkę mówić, wiesz. Nie ma tam. Ale czujna jest, nie? Trzy i pół. A, myślałem, że mi się uda. Dobrze, Łukasz. Piąteczka. Piąteczka, tak. Tu było pięć Łukasza. I zobaczmy, jaka będzie średnia. Średnia dla Włodka za drugi dzisiaj występ od jurorów to 4,3, ale... Włodku, pamiętaj o jednym, że na pytanie w Polsacie i kto tu rządzi, odpowiedź jest jedna. Rządzą nasi widzowie i to oni zdecydują niezależnie od opinii widzów czy jurorów, czy idziesz dalej. No i przede wszystkim, jaką piosenkę zaśpiewasz. Oto propozycje. Mamy dla ciebie, Włodku, chcemy być sobą. Perfektu SMS o treści 7A pod numer 7257. Kto by nie chciał być sobą? Albo... Quando, Emilia Pericoli, SMS o treści 7B, wybierzcie piosenkę.